Witam Państwa najserdeczniej w imieniu redakcji Poezji Dzisiaj oraz Księgarzy Warszawskich na wieczorze promocyjnym najnowszego numeru, który w 2/3 poświęcony jest twórczej sylwetce Juliusza Borka, którego najserdeczniej witam. Bardzo dziękuję, że jesteś z nami, bo ja słyszałam, że kiedyś była taka sytuacja, że promocja twojego tomiku Ars Poetica odbyła się bez ciebie. Znaczy wszyscy goście zostali zaproszeni, zostali poczęstowani winem, a później musieli się zadowolić twoimi pozdrowieniami telefonicznymi, ponieważ byłeś w Egipcie. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda, a tu siedzi człowiek, który za to odpowiada, bo pojechaliśmy razem samochodem, jak się okazało, że mam jechać do Egiptu. Znaczy zadzwonił z telefon, że chodzi do Egiptu. Ja powiedziałem, że nie mogę jechać do Egiptu, bo mam to był chyba jubileusz 20-lecia pracy twórczej i że nie mogę jechać do Egiptu. A na to Aleksander powiedział, że chyba podał nawet niecenzuralne słowo, w każdym razie kwestionujące mój poziom inteligencji. No i powiedział, że bym zostawił własny jubileusz i że mam jechać do tego Egiptu, więc może po świat. Ale chyba tam nie było wino, tam był prawdziwy alkohol, nie? To było w sklepie alkoholowym. Tam gdzieś w okolicach, to chyba było na ulicy Prostej czy Próżnej. Mikołaje chodzili po ulicach, a kiedy wszyscy znajomi dowiedzieli się, że to będzie w sklepie alkoholowym, to wszyscy oczywiście przyszli. Było dużo, ze 200 osób i wszyscy naturalnie, że przyszli na wino, ale przy okazji również na wiersze Juliusza. I chciałabym zapytać cię o to, czy pamiętasz swój pierwszy wiersz? Tak, pamiętam swój pierwszy wiersz. Przyczyna była dosyć prosta. Mój ojciec Zdzisław Jerzy Borek był poetą. No jak miałem tam 8 lat, stwierdziłem, że skoro tata umie pisać wiersze, to pewno ja też umiem. Co prawda jeszcze wtedy dobrze nie pisałem, więc wymyśliłem wiersz i podyktowałem go babci. Uznałem, że wiersz jest genialny. No i postanowiłem zająć się innymi rzeczami, takimi jak obsługa helikoptera, statku kosmicznego. No takie przyziemne bardziej rzeczy mnie zajmowały. Przyznam się szczerze, że do dzisiaj nie siedziałem w żadnym helikopterze i tym bardziej w statku kosmicznym, nawet na Ziemi. No ale parę wierszy więcej potem napisałem. Właściwie to ja napisałem jeden, potem jak już się nauczyłem, to wiedziałem, że piszę, to już nie pisałem dalej, bo nudziło mnie dyktowanie. Ale czego dotyczył ten wiersz, pamiętasz? Pokrzywy. Pokrzywy. Aha, tak. Nie, to tak z przyrodą związane. Tak. Bo ja w ogóle kiedyś miałem być leśnikiem, taka była intencja, żeby się odciąć od rzeczywistości. Ale jak już tak naprawdę zacząłem potem, taka seria wierszy powstała po śmierci mojego ojca, to znaczy jak ojciec zmarł, to chyba pół roku później, czy rok później zacząłem pisać wiersze. Trochę tam powstało, nie wiem co się chyba z nimi stało, na przykład przepadłem w Makajdzieju. No i potem chyba jak byłem w 7 klasie szkoły podstawowej, to już zacząłem pisać masowo, co przeraziło moją matkę. I postanowiła powstrzymać mnie od tego procederu, wysyłając do jednego z przyjaciół ojca, Andrzeja Gierłowskiego, no żeby przeczytał to wszystko i wytłumaczył dziecku, że żeby zajęło się matematyką, bo to jakiś pożytek z liczenia będzie mogło być księgowym przynajmniej. No ale Andrzej Gierłowski powiedział, że to ma jakąś wartość. No i tak już do dzisiaj. Dzięki temu tak do tutaj dzisiaj. Się spotykamy dzisiaj. Tak. No właśnie, ale pomimo, że złamał życie, to jednak wiele osób twierdzi, że w twoich wierszach jest ogromnie dużo optymizmu, ogromnie dużo radości życia, afirmacji. Zresztą przed chwilą to słyszeliśmy, to była wypowiedź Wojciecha Siemiona, który podkreślał to, że jest w tym tak wiele właśnie radości i optymizmu. A tymczasem my Polacy, jak wiemy, raczej słyniemy z tego, że jesteśmy ponurzy, raczej pozbawieni poczucia humoru i generalnie wszystko widzimy w czarnych barwach. I w ten sposób dochodzimy do kwestii tożsamości. Czyżbyś nie był prawdziwym Polakiem? Jeśli to jest definicja Polaka, to tak. Chociaż bardziej mi się podoba definicja Aleksandra Nawrockiego, którą słyszałem bodajże w sobotę w Londynie, że Polakiem jest ten, dla którego ojczyzną jest język polski. Więc jeśli taka jest definicja, no to mam nadzieję, że się łapie na Polaka.
Tym bardziej, że żadnego języka poza językiem polskim nie znam, więc byłoby mi nawet trudno się przypisać do jakiegoś innego obywatelstwa. No tak, no skoro mówimy o języku, no to, musimy przejść do tworzywa poezji, jakim jest słowo. Używasz tych słów, chociaż oczywiście w twojej akurat poezji, w twoich wierszach nie jest to jedyne tworzywo, jak wiemy wszyscy, tylko albo twoim wierszom towarzyszą sztuki plastyczne, albo można powiedzieć, że ty towarzyszysz sztukom plastycznym, różnie to bywa. Niemniej jednak no, to słowo jest w pewnym sensie najważniejsze. No i jak się z tym czujesz, skoro dzisiaj słowo przestaje mieć znaczenie? Wystarczy wejść do internetu, przeczytać nagłówki portali informacyjnych, to jest kompletny bełkot, słowo tam nic nie znaczy. I wiemy zresztą, że dlaczego tak się dzieje, dlatego że wydawcy, redaktorzy prasy, tychże portali tak również uważają, że żyjemy w czasach kultury obrazkowej i słowo już nie ma znaczenia. Jak ty się do tego odnosisz? Znaczy tak, pierwsza zasada generalna, odnoszę się mniej więcej tak jak ty to mówisz, uważam, że cywilizacja białego człowieka się skończyła. Wszyscy już nie żyjemy, tylko jesteśmy już tego nieświadomi, jako cywilizacja. Cokolwiek by to miało znaczyć, to rzeczywiście następuje era piktogramów, tam jakichś symboli, obrazków, czyli wracamy do kamienia epoka łupanego, a wtedy malowali na skałach, my teraz nawet tych skał nie mamy. Aczkolwiek nie do końca jest, tak wygląda świat z perspektywy Warszawy. Ale miesiąc temu byłem w takiej dziwnej miejscowości w Alpach, nazywa się Val d'Isère, w Alpach francuskich. Co prawda to jest miejscowość ludzi bogatych, bo tam chyba nie można pojechać na krótkie wakacje, przytoczyć sobie dwóch desek do nóg i zjeżdżać, jeśli nie zarabia się tam przynajmniej tych 20 000 euro miesięcznie. Ale nieważne, w każdym razie tam jest księgarnia, to jest najwyżej położona księgarnia w Alpach i tam jest taki szalony księgarz, który od ponad 10 organizuje festiwale literackie właśnie w tych Alpach, czyli wśród tych bogatych ludzi, którzy okazuje się, że właśnie jak zjeżdżają, bo to jest niesamowite, bo to jest taka wielka dolina i z której strony by się tych gór nie zjeżdżało, to jak się zjedzie na dół, to trzeba wylądować w tej księgarni. Więc oni wszyscy są skazani na tą księgarnię, nie mają, można nie trafić do McDonalda, można nie trafić do jakiegoś drugiego hotelu, ale w tą księgarnię, bo ona jeszcze tak stoi frontem, czyli ulica są z lewej i z prawej i już dalej się nie da pojechać, trzeba odpiąć deski, jak się chce dalej iść i trzeba wejść do tej księgarni. No ale on mi opowiada, że tam książka 600 000 nakładu, to jest normalny nakład i w ogóle nie ma problemu. Zresztą zaproponował, żeby zorganizować festiwal poezji polskiej, więc zakładam, że znajdzie się jacyś sponsorzy, którzy sfinansują ten wyjazd. Na pewno, w każdym razie trzymam kciuki. Ale z Val d'Isère wróćmy jednak na nasze śmieci. Więc ja wierzę w to, że to nie do końca jest tak, jak wygląda to z Warszawy, że gdzieś są ludzie, którzy czytają, dla których słowo ma znaczenie. Dla mnie ono ma kluczowe znaczenie. W ogóle ja mam taką przypadłość, że ja się bardzo przyglądam słowom, to znaczy wybieram sobie tak jakbym, nie wiem, szedł plażą, tak, i tam były te kamyki i sobie wybieram bursztyny na przykład, to tak sobie wybieram słowa, szukam, znaczy moim przekonaniem jest mnóstwo słów, które nic nie znaczą, taka kompletna. One udają słowa, są tak jak żwir, jak jakieś kamienie, które nie mają wartości, ale co jakiś czas gdzieś tam można jakieś takie słowo, które ma wewnętrzną siłę znaleźć. I takim przykładem jest na przykład słowo tęsknię, z którego napisałem wiersz, tam nie ma w ogóle nic poza słowem tęsknię tak naprawdę. Trochę żartuję, coś tam jeszcze jest, ale to słowo tęsknię powtarza się tam chyba, nie wiem, 40 czy 50 razy. Ireny Juliusz wykorzystała to jako piosenkę, no i tam potem były takie komentarze nawet pod tą piosenką tam, że jaka to nudna piosenka, jest tylko słowo tęsknię. Okej, okay. Dla kogoś może to być nudne. Ja uważam, że w słowie tęsknię jest taka siła i jest to słowo niezastępne. Nie da się inaczej powiedzieć o tęsknocie, potem mówiąc tęsknię. Każde inne słowo, które będzie opisywało słowo, nie ma. To jest właśnie słowo, które ma taką siłę i taką moc. Gdybym napisał słowo szklanka i bym puścił je 50 razy,
to słowo nie ma wartości. No, jest bardziej opisowe, a słowo każdy coś... Nie ma człowieka, który by nie tęsknił, z czym to tęsknota by się z czymś nie kojarzyła, więc to jest takie słowo, które uznałem, że jest na tyle silne, że można je powtórzyć 40 razy i wtedy powtarzając jak mantra to słowo, to wtedy ono nabiera dodatkowej siły i nie trzeba go uzupełniać innymi słowami. Więc ja wierzę w słowa. I napisałem taką książkę, którą uważam za swoją najlepszą. Książka nazywa się Skróty Szaleństwa. Ona się okazała bodajże w 92 roku i przepadła, objęta zmową milczenia i obojętności. W ogóle nikt nie zauważył tej książki, więc no, ja się trochę podłamałem i postanowiłem już tak dobrze nie pisać. To znaczy pisać mniej hermetycznie, jakimś takim bardziej zrozumiałym językiem. Aż minęło 20 lat i młody Karol Samsel, który tam między nami jest różnica, nie wiem, 20 czy 30 lat, odkrył te wiersze i się nimi zachwycił. I sobie pomyślałem, że to jest taki... Ja jako poeta mam trochę inną skalę oceniania tego, co robię. Znaczy, jest trudno mówić, czy napisałem dobry wiersz, czy zły wiersz, bo to nie jest moja ocena. Ale jeśli człowiek, który jest tam ode mnie o 30 lat młodszy, który ma zupełnie doświadczenia życiowe, inną mentalność, no właściwie nic nas nie łączy poza językiem polskim, po iluś tam lat, o ileś lat młodszy, on odkrywa te wiersze, ba mało tego, potrafi je odczytać i zrozumieć, to myślałem sobie, że może jednak tam ta książka nie była taka zła, że coś ma, że to ma sens. No i podjąłem taką idiotyczną może decyzję, żeby zrobić reprint tej książki. Na razie reprint wygląda w ten sposób, że ona się ukazała w formie elektronicznej, w formie e-booka i miała 500 pobrań. Co prawda były to pobrania bezpłatne, ale mimo wszystko można powiedzieć, że nakład został podwojony. Tak, no 500 egzemplarzy to nie jest dużo, to w ogóle jest kropla w morzu potrzeb. No bo jak mamy na myśli tam 30-paromilionowy naród, no to są jakieś, to w ogóle jest poza granicą błędu statystycznego. Ale najsłynniejszy ten mój poemat Sekrety życia, no to jest rzecz masowa, bo była wystawa na Placu Bankowym z tym poematem, która wisiała tam od stycznia do marca. I według organizatorów ten poemat wtedy przeczytało, czy miało z nim kontakt, bo to kontakt już teraz nazywa, tak? Nie, czytać to jest po prostu kontakt miało. 200 tysięcy ludzi. Ten poemat jest przetłumaczony na 30 języków i to przynajmniej 30 tłumaczy musiało się z nim zapoznać i książka się ukazała. Zdaje się, że jakby tak podsumować łączny nakład tego poematu, to już jest, nie wiem, 30 tysięcy egzemplarzy. Więc to już nie są żarty. To już jest powiedzmy 30 tysięcy egzemplarzy, no to jest mniej więcej taki nakład, jak mają niektóre tygodniki opinii. Więc no to chyba nie jest takie zupełnie puste. Ja zresztą szukam czytelnika poza książkami. Robię te wystawy plakatów poetyckich, współpracuję z Luizą Kwiatkowską, z którą robimy co roku kalendarze literacko-plastyczne. No, w różny sposób tam. Teraz ostatnio się ukazały wiersze na naklejkę, zresztą to jest powrót do takiej koncepcji z lat 80. jeszcze, ale teraz to zupełnie technologia jest inna, można robić sobie takie rzeczy, o których się astronomom nie śniło i to... Postęp techniki bardzo pomaga w promocji poezji. Ja też robię zresztą teledyski różne, no to nie wiem, to tam na przykład jak Krzysztof Kolberger czyta moje wiersze, to tam na YouTubie chyba jest 5 tysięcy wejść. No to nie jest, no może nie są to jakieś, to nie ma tej popularności co M jak miłość, ale przecież ja przetrwam M jak miłość. No właśnie, aczkolwiek ten kontakt to trochę zabrzmiało jak bliskie spotkania trzeciego stopnia, czyli coś takiego, co nie zdarza się codziennie. Nie, ale rzeczywiście jest to większa skala. Tutaj też mówiłeś przed chwilą o tych nowych formach komunikacji, czy też innych formach komunikacji, nie tylko tego typu, nie tylko książka, papier i druk. I tutaj zastanawiam mnie, czy masz już jakiś pomysł na to, jak wykorzystać media społecznościowe, no bo kiedyś wymyśliłeś emaliowany felieton poetycki wtedy, kiedy porozumiewaliśmy się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzisiaj e-maile właściwie wychodzą już z użycia nieomalże, bo dużo łatwiej, szybciej się porozumiewamy poprzez media społecznościowe.
I czy ty na przykład masz już jakiś plan, żeby pisać poezję na Twittera albo na Facebooka? Zresztą kiedyś pamiętam, ktoś powiedział, że od tej pory literatura w ogóle będzie pisana na Twittera. Próbowałam przeczytać taką książkę, która była właśnie na Twittera pisana, ale odpadłam. Mniej więcej po iluś tam tweetach tego się nie dało czytać. Może z poezją, która jest zwięzła, zwłaszcza w twoim wykonaniu, jest inaczej. Nie, nie. Znaczy, powiem, że tak, poszliśmy dużą ilością liczby, generalnie moim zdaniem liczby kłamią, to znaczy nie ma znaczenia, czy czegoś jest 30 tysięcy, czy 2 tysiące, czy 500, może być, wiesz, warto napisać, że jest jeden czytelnik, to już jest ten poziom, który wystarcza. Oczywiście, że każdy chciałby, żeby tych czytelników było więcej, jak najwięcej, więc no jakieś te liczby gdzieś tam są ważne, na przykład jak się, no bo przecież Aleksander Nawrocki, jak podjął decyzję o tym, że zrobił tutaj numer poezji ze mną, no to nie sądzę, że wyłącznie zrobił to, żeby mi zrobić przyjemność, tylko jednak zakłada, może tutaj ja jestem zrozumiały teraz, ale że jednak jak takie nazwisko jest na okładce pisma, no to, że może ktoś to kupi. Tak, i w Londynie kupili za 1000 funtów. No, to się, to pomnóżcie sobie przez 5, to już jest 5 tysięcy. To może nie jest jakaś makabryczna wartość, ale 5 tysięcy, no to jest za tanią reklamę, to już aktor bierze, nie? No to...